dzisiaj przypomniało mi się, gdzie ja ciebie po raz pierwszy widziałem twarzą w twarz. Ty mnie wtedy jeszcze nie znałaś, ale ja już ciebie znałem, bo to był początek programu Google Box. I ja cię widziałem po raz pierwszy na Wilczej, na komisariacie. Czy miałeś jakieś zatargi z prawem? Na Wilczej, na komisariacie? No. I to było 4 lata temu? Nie, na pewno to byłaś ty, bo ktoś powiedział, Sylwia Bomba. Nie, naprawdę. Być może dostałam mandat za parkowanie. A ja wiem, co to było, a ja ci od razu powiem. I w ogóle byłam niewinna i teraz ci będzie głupio, bo no. Ja dostałam mandat za parkowanie 50 zł, bo niby mi się skończył kwitek, a nieprawda, bo kwitek był i oni mi wystawili, pamiętam, mandat wtedy chyba tam było 54, a ja miałam kwitek do 59, tylko kwitek się, nie pamiętam, co to było, czy ja go źle położyłam, on spadł i tak dalej, więc ja szybko pojechałam na ten komisariat i wyjaśniłam sprawę i to było w ciągu 5 czy tam 10 minut, bo to było bardzo blisko, chodzę, mnie no niemożliwe, przecież to jest niesprawiedliwe, nieuczciwe, sprawę nie zapłacę. No bo zwykle płacę, bo rzeczywiście dostaję trochę tych, czasem dostaję jakiś mandat za przekroczenie tego czasu na parkometrze, ale wtedy to było niesłuszne i poszłam się kłócić. A zdarza ci się na przykład dostać mandat za przekroczenie prędkości? Nie, bardzo rzadko. Wiesz, ja teraz jeżdżę głównie z Antosią i jak już w nią jeżdżę, to staram się jeździć bardzo bezpiecznie.